Pojawiła się, podnoszę i... Okej, wsadziłem! Co się dzieje? Co?! Dobra, to walę, teraz ja. Bonsai! Patrz na środek! Co? Ja żyję, stary! Normalnie to działa! Panie i panowie, przyszedł czas, aby po raz kolejny zagrać Fortnite! I dzisiaj, moi drodzy widzowie, pokażę wam lokalizację nowych bossów oraz zdobędziemy wszystkie mityczne przedmioty, które są dostępne w grze. Więc jeżeli uznasz, mój drogi przyjacielu, że ten materiał ci się przydał, bo teraz już wiesz, gdzie zdobyć nowe przedmioty, no to zostaw łapeczkę w górę. I przypominam wam, moi kochani, że trwa konkurs na 10 razy karnet bojowy. Jeżeli chciałbyś wziąć udział w takim konkursie, pisz kotwarę do sklepu, zostaw łapeczkę w górę, zasubskrybuj kanał z dzwoneczkiem, a w sekcji komentarzy napisz, co dzisiaj jadłeś na obiad. O, coś takiego. 5 pierwszych szczęśliwych zwycięzców wylosuję już w jutrzejszym odcinku o 7:30. Jeżeli macie jakiś ciekawy pomysł na odcinek, no to sekcja komentarzy jest do waszej dyspozycji. Piszcie wasze pomysły, a ja z pewnością coś wybiorę i dla was nagram. Moi drodzy, jest dzisiaj ze mną Szaku, siema na gościu! Siema, witam! I dzisiaj będziemy wyjaśniali wszystkich bossów i zbierzemy wszystkie przedmioty. Wow, ale to lotnia jest kozacka. Przepraszam, mityczne przedmioty. Szaku, dawaj od razu tutaj, bo z tego co zauważyłem, jest tutaj pierwszy boss. Dobra, daj mi nazwę tej miejscówki. Nie mam odkrytej na razie nazwy. A ja też nie. Wow, jakie to są w ogóle bronie, powróciły, dobra, dobra. Nowe AK? Co to jest za AK? Ej, w ogóle jakiś totalnie inny interfejs. Chodź, chodź, chodź do mnie tutaj, na tej wieży jestem koło piszczącej, kojarzysz? Czekaj, jeszcze raz muszę zrobić. Wow, teraz mamy fajne życie pokazane bossów i tak dalej, stary. Czekam, bo ja tego nie widzę, zaraz będę. Wow, totalnie jest inna mechanika strzelania, wiesz? Wow! Serio, zmienili to? Strzały jakieś wypadają, o co tu w tej grze teraz chodzi? Ja się pytam. Dobra, jestem przy tym kamieniu, przy tej wieży. No już zabiłem i mam pierwszą, co to jest? Co to jest? Pierwotny karabin, epicki. O, widzę cię, widzę, nie strzelaj do mnie, siema. Czekaj, zaczynamy, ile bije? 52. Okej. Ej, gościu, wiem skąd ta jest broń. Skąd ta broń jest? Z ratowania świata, jest taka tam. Tak? O, tak. Proszę, dobra. Ale tu miał być jakiś boss i go, kurczę, jednak nie ma. Znaczy, chyba to był boss, ale jakoś tak łatwo z nim poszło. I nie wypadła z niego mityczna broń. Patrz! Jest, Rerykunku, gdzie ona? Chodź tu! Co tak, co taka żaba robi? Łapią, łapią, łapią. Leży. Co dała? Śmierdzący gruczoł. Okej. Nie, zebrałem to i to chyba... Stary, teraz będziemy mogli upgrade'ować coś dzięki takim śmierdzącym gruczołom. O, pompa. No nie, zabijesz mnie zaraz. Co to są za bronie w ogóle? Oj, chłopie. Okej. To mi się podoba. Wreszcie jest dużo nowości w nowym sezonie. Jest, stary, tych nowości aż chyba za dużo. Czekaj, dzika mam. Pewnie go gruczołem rzuć. Ucieka, chodź tu, dziczek. Ej, no dziczek. Co dostałeś, mięsko? Mięso. Kość. Okej, okay. Mięso. Składniki do ulepszania to są. Tak, słuchaj, mięsem możemy, stary, normalnie sobie się leczyć, no, no, dokładnie. Dawaj, Szaku. Chyba tu jest jakiś boss. Rozwalmy to. Jest, jest z przodu, czekaj, czekaj. Od razu wjeżdżam w niego na pełnej. Wjeżdżaj, mam łuk. Wow, teleportuje się, stary. Gdzie on jest? Za tobą, za tobą. Dostał, dostał 130. Dostał znowu. Dobra. Ledy. Mamy. Pierwotna strzelba skrytobójczyni iglicy. Wow. Nie no. Mocna. Nie chcesz, gadaj. Chcesz jeszcze raz spróbować? Nie. Mhm. Raz, dwa, trzy. Nie no, coś pięknego. Trzech botów to sobie robię na Ezuni, stary. Aha, nie mam już ammo. Wow. I to jest mocne, że tu jeszcze jakiś łuk fajny wypadł? Jestem nad tobą, to był mój łuk, dla jasności. A, i ten łuk, rozumiem, podpala. Mam 136 w głowę. Łapkę Wika, łapkę Wika. Dzięki, dzięki, ale ty o mnie myślisz. Ojeju. Wow!
Ty rolka totalnie inna jest, teraz zobacz, się trzęsie wszystko. No. I inne dźwięki, ej, sztos. Ale w drugą stronę można lecieć. Co ty robisz? A nic. Na drugim brzegu. Pa, poluję go. Nie trafiłem. Headshot, chcesz łuk jeden? No masz? No jasne. No, ście myśliwy. Masz. Stary, to nie stary, takie proste. Dostał. Leży. No i gitara. Łapie go, łapie go, łapie go. Chodź tu, chodź, 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 chodź. Nie gadaj. Dawaj, ho, to, ho, 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 ho. Da sama, stary. Nie, no nie mam pytań. Szaku? Ile tysięcy łapek, abyśmy zrobili skybase z kurczakiem? 10 tysięcy i robimy to. 10 tysięcy w portfelu, przepraszam. 10 tysięcy łapek i robimy skybase z kurczakiem, stary. Zobacz. Aha, można skolapsować, czyli kurczaczka. Zjedz sobie mięsko. Gdzieś tu, jest tu, jest w budynku, no. Jest tu, tu jest. No teleportuje się, uważaj. Kolejny. Ej, ona jest mocna. Porobiona. Kula, kula. Kula, kula, co to jest za kula? No, oho. Coś. Podskocz. Rzuciłem. Nie, jest tak. Pierwotny karabin wypada z niego, a to słabo trochę. Poka, poka, szaku, co się stało? Ja ją podnieś. Wow, 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 wow. Mam kulę. I patrz, tu jest takie miejsce. Okej, 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 wybiło mnie. A nie, postaraj dobra, się... mnie bez kuli też wybiło. Dobre. No nie wiem, co mam zrobić z tą kulą, może ona wskazuje, stary, kolejną strefę. Okej, szaku, dawaj, dawaj, dawaj. Tutaj. Mi się wydaje, że tą kulę trzeba wsadzić w ten ołtarzyk. Zobacz, jakieś to jest dziwne. Tylko, że tej kuli u mnie nie masz nad głową aktualnie. Jest przezroczysta. To czekaj sobie. A połóż, połóż, no połóż. Tak, dobra, pojawiła się. Podnoszę i... Okej, wsadziłem. Co się dzieje? Co? Buty skokowe, gościu. Iglicy. Aha, ja je mam na nogach? Okej. Co? Co jest? Zobacz, stary, pana to. Raz, dwa, trzy. Czekaj, raz, dwa i trzy. I glider się odpala. I latasz. A dzięki nim biegam szybciej, czy nie biegam szybciej? Czekaj. Tu z górki na dół. Kto pierwszy do krzaka? Trzy, dwa. Dobra. Nie, jednak nie. Dalej jestem ulany. Raz, dwa, trzy. No i teraz cię wyprzedzę, zobacz. Teraz to ja cię wyprzedzam. Nara. Teraz to byliśmy do krzaka, więc tam wiesz. Widziałeś na trailerze ten mit, że Jonesy zeskakuje z góry i trafia w krzak i dało mu 99 obrażeń? O, to trzeba sprawdzić. Koniecznie. A masz full HP? Zaraz będę miał. Zjedz mięsko, bo ja nic nie mam. W sumie mam 45. Buduj się do góry i walisz na bombę w ten krzaczek. Dajesz na dół? Gida! 3, 2, 1! Pogromcy mitów! Leci! Co? Normalnie jest fall damage, patrz! Czekaj, tu skoczę w drugą stronę. No ała! Nie, ja zginąłem, dobra! To jak wtedy nie... Czekaj! Trafiłeś w krzaki? I to działa! Nic życia nie straciłem, totalnie! Dobra, to walę teraz ja! Bonsai! Patrz na środek! Co? Ja żyję, stary! Normalnie to działa! Piękna sprawa, okej! Okay. Tak wyglądają mityczne przymioty. Jeden. I drugi. Buty skokowe iglicy, które można zdobyć w sumie chyba w każdej miejscówce, gdzie znajduje się ten podstawowy boss, który wypada z niego właśnie taka oto epicka broń. Później podnosimy tą kulę i wsadzamy do tego ołtarzyka, dzięki czemu dostaniemy buty. Tak. Tylko jestem ciekawy, czy te buty są tylko dla jednej osoby, czy będzie na przykład tych butów kilka par. Tyle, ile jest kul. No i oczywiście pierwotna strzelba skrytobójcy z iglicy, czyli właśnie tutaj, z tego miejsca, gdzie jest ta największa iglica, znajduje się taka pompka, która, moi drodzy, ma ataku, ale teraz jest to wszystko bezsensowne. Nie ma konkretnych obrażeń, tylko jest napisane obrażenia, szybkostrzelność i tak dalej. OMG.
A więc, moi kochani, wiemy, gdzie znajdują się nowe mityczne bossy, co z nich wypada oraz, że krzak amortyzuje upadek. Więc teraz możecie śmiało Skybase'a walić na bombę na dół. A propos Skybase'a, 10 tysięcy łapek i nagrywamy Skybase z kurakami nad głową. Ja już się z wami żegnam, dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy użyli mojego kodu przed zakupem karnetu bojowego. Widzimy się już w następnym odcinku, trzymajcie się, cześć!